Szczęść Boże, coś wam powiem. Kiedy spotykasz nowego człowieka, to na co zwracasz uwagę? Jak się nosi, co mówi, jak się zachowuje? Już wyrabia się w nas opinia na jego temat. Próbujemy przypisać go do odpowiedniej szufladki. W relacji zachowujemy porządek przynajmniej w dwóch kategoriach. Lubię i nie lubię. Za tym idzie kolejny ruch, którym pokazuje, czy dany człowiek jest mi potrzebny do życia, czy wręcz przeszkadza. Jak go lubimy i jest nam potrzebny, to korzystamy z jego obecności i pomocy. Jeśli jednak nie lubimy, to chociażby jego talenty były mi koniecznie potrzebne, to za nic nie poproszę o pomoc, bo to się nie godzi z moim porządkiem. Zajadę się, ale o pomoc nie poproszę. Przecież każdy z nas ma wady, mniejsze i większe. Nie ma w nas różnic pod tym względem. Jedyna różnica to sposób podejścia do tych słabości. Mogę być tak zapatrzony w siebie, że nic w sobie nie widzę, gdyż w swoim mniemaniu jestem ideałem. Albo wiem o tych swoich słabościach, ale ignoruję, mówiąc: jestem jaki jestem i inny nie będę. No głupie to. Często wychodzimy z założenia, że lepiej być oskarżycielem, a nie oskarżonym. Jezus gasi nas jednym zwrotem: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. W takim postrzeganiu rzeczywistości i osobowości zaczynamy się związywać. Wygodnie nam tak utwierdzamy się, że to jest najlepsze rozwiązanie. Jezus, mówiąc nie sądź, chce wyrwać nas z tego zakorzenienia. On wręcz wstrząsa nami, żebyśmy się przebudzili i nawrócili. Należy podkreślić, że zło trzeba potępiać w każdym wymiarze, ale musi to być tak zrobione, żeby człowieka nie zniszczyć. Mamy w różnych napomnieniach i uwagach kierować się miłością. Doskonale wiem, że nie mamy takiego samego spojrzenia, jakie miał Jezus, spojrzenia pełnego miłości, które wyzwalało i odnawiało człowieka. Ale to nie znaczy, że nie mamy być mili. Zanim jednak przystąpimy do naprawiania innych, zacznijmy od siebie. Każdy, kto będzie uważny w osądzaniu samego siebie, tym samym okaże wielkoduszność i zrozumienie względem innych. Niestety przychodzi nam to z trudem. Dlatego Jezus daje nam radę. Zajmij się swoimi grzechami, a dopiero spójrz na drugiego człowieka. Oczywiście z miłością. A tak prawdę mówiąc, dlaczego nie powinniśmy oceniać innych? Bo bardzo łatwo możemy popełnić błąd, a przez to zniszczyć życie człowieka. Tym sposobem wyjdzie, że brak nam miłości chrześcijańskiej, która ufa, że człowiek może się zmienić.